W 1989 roku w styczniu Moczulski już był na wolności. Myśmy postanowili zorganizować trzeci kongres KPN z tym, że zupełnie jawnie, oficjalnie, bo toczyły się obrady Okrągłego Stołu, więc jeszcze była taka ciekawostka. Ponieważ, no nie czarujmy się, przed Okrągłym Stołem oni się już po cichu i nieoficjalnie między sobą dogadywali i ustalali, kto w Okrągłym Stole weźmie udział, prawda? I były też takie nieoficjalnie, prawda, posyłane wiadomości do Leszka Moczulskiego, że będą rozmowy Okrągłego Stołu, tylko że oni by bardzo nie chcieli, żeby KPN im w tym przeszkodził i ten Okrągły Stół, prawda, wywrócił i storpedował, że nas bardzo proszą, żebyśmy siedzieli cicho i nie przeszkadzali w tych negocjacjach. A my owszem, byliśmy za Okrągłym Stołem, ale jako, prawda, na bazie tego naszego programu zgoda na wolne związki, zgoda na wolność partii politycznych, na wolność zrzeszania się w partie, wolność, zgoda na wolne wybory. Na co prawda oczywiście ekipa Jaruzelskiego nie chciała, o tym w ogóle z początku słyszeć nie chcieli. I jak proszono Moczulskiego, żeby nas jakoś powstrzymał na czas tych obrad okrągłostołowych, to Leszek już miał konkretny plan, bo mówi tak. Dobrze, ale jeżeli oprócz wolnych związków będzie można zakładać partie polityczne i będą pierwsze wybory częściowo chociaż wolne. Mówi tak, bo on Moczulski chyba wtedy z Halem, Hala wysłali do Moczulskiego. I on mówi w ten sposób, że my sobie zdajemy sprawę, że niemożliwością jest w tej chwili zrobienie kompletnie wolnych wyborów, ale jest możliwość taka, żeby pół na pół i myśmy postulowali, żeby 50% to było dla opozycji w Sejmie w ramach częściowo wolnych wyborów i 50% no niech se komuna jeszcze na ostatek użyje. Nie było mowy o Senacie. I przy Okrągłym Stole, no i oczywiście nie było mowy o tym, żeby Jaruzelski prezydentem został, to myśmy o to potem też dym robili. I przy Okrągłym Stole zrobili taki myk, że ustalili, że będzie Senat i do Senatu będą całkowicie wolne wybory, natomiast do Sejmu tylko 25%. I w ten sposób nas, że tak powiem, wykolegowali. I myśmy się o to wkurzyli. No i ale ponieważ Okrągły Stół się prawie rozpoczął, trwał w Warszawie, więc my pewni, że nic nam się nie będzie działo, zrobimy oficjalnie kongres. Ten kongres był gdzieś chyba w KMP-ku, w każdym razie w samym centrum Warszawy, w klubie książki i prasy, chyba na takim pięterku. I zanim doszło do wyborów, była ta pierwsza taka część jeszcze oficjalna, prawda, gdzie była wygłoszona mowa programowa Moczulskiego między innymi, byli zaproszeni goście, wpadła bezpieka. I kazali nam ten kongres zakończyć, no to zakończyliśmy na pierwszej części tej takiej oficjalnej, nie zdążyliśmy wyborów przeprowadzić. No oczywiście musieliśmy pojedynczo wychodzić, wylegitymować się, ale już nie mieli odwagi nikogo, prawda, zatrzymać. Natomiast musieliśmy się rozejść, rozjechać i nie mogliśmy kontynuować tego kongresu. Powiedzieliśmy, że druga część, czyli wybory do Rady Politycznej, odbędą się w drugiej turze w innym terminie. No i wróciliśmy i druga tura odbyła się w Krakowie u Dominikanów w klasztorze, w takim podziemiu, w marcu 1989. I jeszcze wracając do tej przerwanej pierwszej części naszego kongresu, od razu od nas ktoś dał znać tam, gdzie się toczyły obrady Okrągłego Stołu, że jak to? Tu się to toczą negocjacje, Okrągły Stół, tu już powstają pierwsze struktury Solidarności, dlaczego nam przerwano kongres
I nie pozwolono nam kontynuować. No i podobno wszyscy mieli ubaw i się straszliwie uśmiali z tego, że KPN-owi kongres rozgonili i nikt nie zamierzał interweniować. Tyle tylko, że SBN, tak jak mówiłam, nie miał już odwagi nikogo z nas zatrzymać. Ale kongres nas rozgonili, panowie przy okrągłym stole mieli powód do żarcików i do prawda, śmiechu. A myśmy kongres potem zrobili drugą część w marcu. Nawiasem mówiąc, nie wszyscy na ten kongres dotarli, bo część wyłapano po drodze, między innymi tatka Janasa, ksywka, drukarz Stychów. I tutaj jeszcze parę osób stąd. No i tam już na tej drugiej części odbyły się wybory do Rady Politycznej i ja wtedy weszłam do Rady Politycznej. Nawiasem mówiąc, to rzuci troszeczkę światło na Słomkę. Nie, może to idzie złośliwość z mojej strony, może nie, ale ja po prostu będę się trzymała faktów. Otóż Słomka przed kongresem, przed tą drugą częścią, z góry powiedział, kto z naszego terenu ma wejść w skład Rady Politycznej. No oczywiście koniecznie ja, Tomek Karwowski, i Krzysiek Błażejczyk i nawet nie próbujcie podawać innych kandydatur, bo my musimy, nasza czwórka musi wejść i musimy być. I na nas macie głosować i żebyście czasami kogoś innego nie, innej kandydatury nie wysuwali. Z góry, prawda, tonem nieznoszącym sprzeciwu. I w trakcie wyborów, jak padały kandydatury, mnie nawet nie było do głowy, nie przyszło, żeby kandydować. Ale przyjechała silna taka grupa KPN-owska i to byli sami górnicy, między innymi z kopalni Mysłowice i z kopalni Wesoła i z Andaluzji chyba też. Przyjechała taka silna grupa górników i tam taka była dziewczyna, takie fajne małżeństwo, nazywali się Drzyzga, Józek i Małgosia. I jak powiedział prowadzący obrady, chyba nawet Bocian prowadził, to proszę o podawanie kandydatur, to Małgośka wyskoczyła i z gruchy nie z pietruchy podała moją kandydaturę. Słomka od razu zzieleniał ze złości. No i, ale ja jeszcze nie chciałam się wyrychlać. Mnie zamurowało, szczerze mówiąc, z wrażenia. Podano kandydatury i ogłoszono krótką przerwę przed głosowaniem, żeby karty komisja skrutacyjna przygotowała. I Słomka do mnie podchodzi w tej przerwie, wściekły, zgrzytający zębami i mówi, masz natychmiast się wycofać z wyborów, bo było ustalone, kto ma wejść do Rady Politycznej, masz się natychmiast wycofać, nawet nie próbuj, prawda. A ja się tak na niego spojrzałem, mówię, słuchaj, czy ja się nie będę... Aha, jeszcze dlaczego ja się potem z niego zakpiłam, bo najpierw do mnie Moczulski podszedł. Uśmiech od ucha do ucha, mówi, Basia, bardzo się cieszę, że padła twoja kandydatura, żebyś się czasem nie wycofywała, bo się przydasz w Radzie Politycznej, raz jako jedyna kobieta, a dwa w ogóle to ty mi się przydasz. I nawet nie próbuj się wycofywać, bo ja się w pewnym momencie zaczęłam wahać. A potem Słomka podchodzi wściekły, że mam się wycofać, nie? No ale jak mi Leszek tak powiedział, to ja mówię, a czemu ja się mam wycofywać? Wypadła mu jako kandydatura, zresztą przed chwilą Leszek mi powiedział, że nie wolno mi się wycofać, że chciałby, żeby mi się udało przejść. W takim razie się nie wycofam. Słomka się wściekł, obraził się na mnie, w ogóle się już do mnie nie odezwał. I od tego momentu też się zaczęło nieciekawie między mną a Słomką robić. I mówiąc krótko, jak doszło do wyborów, to były dwie tury, bo ex aequo było głosów pomiędzy mną a Błażejczykiem. I potem była dogrywka i w dogrywce ja przeszłam, Błażejczyk odpadł. W taki sposób znalazłam się w Radzie Politycznej jako członek.